Cześć kochani, witam wszystkich bardzo serdecznie. Dziś powiemy sobie o tym, jakie firmy i kto skupuje ukraińskie zboże. Także nie pozwólmy, żeby zniszczyły polskie rolnictwo, a ja zapraszam. Jak wiadomo, nie od dziś, jeśli nie wiadomo, o co chodzi, to chodzi o pieniądze. I nie ma co się tutaj nawet nad tym zastanawiać. Ludzie lubią je mieć i je wydawać nawet kosztem innych. Bo przecież często jest tak, że człowiek z człowiekiem się nie liczy. Często nawet ważniejsze są zwierzęta. Oczywiście ja nie mówię tutaj, żeby zwierzętom nie pomagać, ale wiecie, o co mi chodzi. O polskim zbożu i polskim rolnictwie mówiłam nie raz i nie dwa. I dobrze wiecie, że o polskość dbać trzeba. Nie ma to tamto. I szlak mnie trafia, kiedy we własnym kraju obcy jest lepiej traktowany niż swój. Nie wiem, czy jeszcze gdzieś jest tak na świecie. Chyba tylko w Polsce. Dziś znalazłam artykuł, który mówi o tym, które firmy są za to odpowiedzialne, albo tak naprawdę kto jest za to odpowiedzialny. Dlatego właśnie też zainteresowałam się w końcu tym tematem. Jeszcze jak się okaże, że ci ludzie są powiązani z jakąś partią polityczną, to ja już całkowicie się załamię. To trochę jak w USA. TikTok zły, bo przecież YouTube ma konkurencję do shortsów. A tam w USA kandydaci większość czasu swojej kampanii wyborczej spędzają na szukaniu pieniędzy, na szukaniu firm, które dofinansują te kampanie wyborcze. Tak więc duże firmy pompują kasę w polityków, którzy obiecują im złote góry i będą wybijać ich biznesy. I mam wrażenie, że u nas pomału wygląda to podobnie. Dlatego zobaczmy, co podaje Polsat News, który popiera PiS. W firmach ściągających tańsze zboże z Ukrainy jest dużo działaczy zielonych, stwierdził w poniedziałkowym gościu wydarzeń minister rozwoju i technologii Waldemar Buda. Jak dodał, chciałby, aby nazwy tych przedsiębiorstw były znane. Szef resortu pytał też, czy szefowie PSL i PO rozmawiali z unijnym komisarzem do spraw handlu w sprawie problemów polskich rolników. Gniew wśród rolników wzmaga na sile. Jak podała w poniedziałek Interia, możliwe, że zorganizują protest w taki sposób, aby utrudnić wizytę prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego. Jeśli minister chce, żeby mu popsuć trochę w stolicy, jesteśmy w stanie to załatwić. Ostrzegł Marcin Sobczuk, prezes Zamojskiego Towarzystwa Rolniczego. O te doniesienia Bogdan Rymanowski zapytał ministra rozwoju i technologii Waldemara Budę. W gościu wydarzeń szef resortu nie ma jednak obaw, że przyjazd lidera Ukrainy i jego małżonki, jak również ich spotkanie z Polakami i uchodźcami, mógłby zostać zakłócony przez rolników. No i dobrze, no i może pan Zełenski zabrałby to zboże, jakby wracał. To wizyta polityczna na bardzo wysokim poziomie. Myślę, że takich emocji nie będzie wzbudzała, raczej pozytywnie. Nasze narody się zjednoczyły wobec agresji Rosji na Ukrainę, uznał. Protestujący narzekają, że ukraińskie zboże pozbawia ich zysków z własnych gospodarstw. Zatrzymuje się w Polsce zamiast przejeżdżać przez nasz kraj i trafiać na przykład do państw afrykańskich, gdzie jest potrzebne, by nie pojawiła się tam klęska głodu. Rolnicy planują też eskalację działań w Szczecinie. Zamierzają jeździć po stolicy Pomorza Zachodniego w taki sposób, by sparaliżować miasto. Trzeba się wsłuchiwać w głos rolników i z nimi rozmawiać. Minister Kowalczyk rozmawia, problemy zawsze się pojawiają i trzeba je krok po kroku rozwiązywać. Pytanie, czy jest taka wola po naszej stronie, tak zapewnił Buda. Podkreślił, że porozumienie, jakie resort rolnictwa zawarł w zeszłym tygodniu z rolnikami, jest punkt po punkcie wypełniane. Jak dodał, decyzje po nałożeniu ceł na zboże wjeżdżające z Ukrainy będzie poważne, zwłaszcza w kwestii pszenicy. Zauważył, iż porozumienia w tej kwestii zawarte są na światowym poziomie, chociażby w ramach Światowej Organizacji Handlu. Podkreślił także, że Unia Europejska na pomoc rolnikom wygospodarowała już 30 milionów euro, a strona polska kolejne kilkaset milionów złotych. Procederem ściągania do Polski zboża z Ukrainy trudni się 15-17 firm. Jaka jest relacja i struktura właścicielska? Nie wiem. Te firmy są operatorami silosów, ściągają bardzo tanie zboże kosztem polskiego rolnika, uznał. No i myślę, że powinniśmy tutaj przeprowadzić jakieś takie śledztwo i dowiedzieć się, co to za firmy i kim są ci właściciele. Jeśli chcecie takie śledztwo, to napiszcie w komentarzu.
Zdaniem Budy nazwy tych przedsiębiorstw powinny zostać upublicznione, by pokazać chociażby z jaką partią są związane, bo mam tu podejrzenie, uściślił. Dopytany przez prowadzącego, jakie ugrupowanie ma na myśli, odparł: nie chcę uprzedzać faktów, mam nadzieję, że informacja w tym zakresie się pojawi. Dużo jest tam, można powiedzieć, działaczy zielonych. Bogdan Rymanowski kontynuował: czyli uważa pan, że działacze PSL i to oni odpowiadają za problemy rolników? Trzeba zwrócić uwagę, kto dzisiaj dość nieetycznie postępuje na rynku. Do firm przyjeżdża rolnik polski, a one nie kupują od niego zboża lub kupują taniej, a jednocześnie wysyłają transport, aby kupić z Ukrainy. Gdyby zachowywali się lojalnie i kupili od polskiego rolnika, to tego problemu by nie było, uznał. Na pytanie, czy nie jest to próba zrzucenia odpowiedzialności za sytuację w rolnictwie na PSL, Buda przypomniał o Waldisie Dąbrowskim Kisie, który jest unijnym komisarzem do spraw handlu, uściślił, iż należy on do Europejskiej Partii Ludowej i powinien reagować na problemy wokół zboża z Ukrainy, jak i list pięciu premierów, w tym polskiego, podnoszący ten problem. Pytam Kosiniaka-Kamysza, czy wnioskował o reakcję swojego komisarza, pytam Donalda Tuska, czy rozmawiał z nim w tym zakresie, mówił minister. I chyba mamy jakieś gniazdko ptaszków. Prowadzący zauważył, że wiceminister rolnictwa Janusz Kowalski widzi odpowiedzialność polskiego komisarza w Unii Europejskiej, Janusza Wojciechowskiego, który zajmuje się rolnictwem i należy do PiS. Kowalski w Onecie nazwał go eurokratą. On za to nie odpowiada, tylko za rezerwę kryzysową, którą uruchomił w miesiąc, odpowiedział Buda, apelując, by w głosy takie jak Kowalskiego nie wsłuchiwać się. To nie jest głos ministra rolnictwa, doprecyzował. No i teraz zapewne te firmy będą miały problemy i to duże. Zostało rzucone hasło, zostały rzucone rękawice. Kto się podejmie tematu i ogarnie, co to za firmy, no to już wam chyba palcem nie trzeba pokazywać. Mam nadzieję, że jeszcze inni ludzie również się do tego przyłączą. Dobrze byłoby wiedzieć, kto tak naprawdę za tym stoi. Jednak kolejną sprawą jest to, że stoi za tym również ten rząd, który pozwolił na to, by te firmy miały taką możliwość. I teraz zaczyna się właśnie zwalanie winy jeden na drugiego. I jeśli faktycznie jest to zasługa tych osób, to drodzy rolnicy, wiecie, co zrobić. Tak jak ja wiem, co zrobię z tym ptaszkiem za sekundę. Ja jedynie chciałam zaznaczyć, że to nie jest interes wyłącznie rolników, ale nas wszystkich. Dlaczego? Ano może dlatego, że my wszyscy będziemy to jeść. Może dlatego. Fajnie, co? Nie wiem, na co czekamy, ale my czekać lubimy. Może jakaś zbożowa rocznica musiałaby nas wynieść na ulicę. Jednak właśnie zwalanie winy na kogokolwiek mija się tutaj z celem. Wystarczyłoby, gdyby rząd zakazał wprowadzania zboża przez polską granicę, którego pochodzenie i brak certyfikatów niestety nie spełnia norm unijnych. Ale z jakiegoś powodu tajemniczego tego nie robi. A no pewnie z tego samego, co wszyscy inni. Będzie miał poparcie u Zełenskiego i Ukraińców. Tylko pytanie, po co? Dajcie znać, kochani, co myślicie o tym wszystkim w komentarzach. Czy taka pomoc jest potrzebna? A ja może jestem ruskim trolem znowu? Czy może zwyczajnie rząd po prostu przegiął? Czekam na wasze opinie w komentarzach, a ja was buziam.